Dzień dobry Państwu. Chciałam bardzo serdecznie powitać. Dzisiaj naszym gościem jest pani Maria Wilkiewicz, która pracuje w Klinice Neurologii w Poznaniu. Zajmuje się od lat programami dla chorych na stwardnienie rozsiane, opieką nad chorymi na stwardnienie rozsiane i dzisiaj odpowie na kilka naszych pytań. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w tym spotkaniu. Tak nieskromnie tylko jeszcze dodam, że rzeczywiście z ramienia wieku od początku byłam w tych programach lekowych, jak były one organizowane, to już jest kilkanaście lat temu. Także ten temat jakby mi jest bardzo bliski i bardzo się cieszę, że w ten sposób też mogę współpracować z pacjentami chorującymi na SM. Dziękujemy i przechodzimy w takim razie do pytań, bo wiadomo, że wsparcie osoby takiej jak pielęgniarka SM-owa towarzyszy chorym na stwardnienie rozsiane, tym, którzy przyjmują leki, tym, którzy się leczą, którzy są w terapiach. Proszę nam powiedzieć, pani Mario, w jakie etapy opieki zaangażowana jest pielęgniarka? Tak, no myślę, że najbardziej jesteśmy zaangażowane w programach lekowych, tak? Czyli to jest ten wycinek leczenia immunomodulacyjnego chorych ze stwardnieniem rozsianym. Tutaj właściwie pielęgniarka łącznie z lekarzem tworzy taki stały zespół, który w danym ośrodku realizuje ten program lekowy. No można by się zastanowić, czy to jest jedna pielęgniarka, czy kilka. No, ja pracuję w klinice, my mamy w programach lekowych bardzo dużo pacjentów, w związku z tym do obsługi tego programu dedykowanych jest kilku lekarzy i kilka pielęgniarek. Ale czy to oznacza, że ta sama pielęgniarka zawsze zajmuje się tym samym pacjentem, czy niekoniecznie? Staramy się, aczkolwiek no jakiś tam podział się dokonuje, tak? Albo natomiast no, życie też weryfikuje, tak? Czasami po prostu jesteśmy chore albo mamy urlop i wtedy koleżanka nas zastępuje. No ale jak to też tak działa, przynajmniej u nas, że jak mamy jakieś tam informacje, które wiemy, że na przykład dany chory przyjdzie i coś ważnego koleżanka, która mnie zastępuje, powinna wiedzieć, to oczywiście przekazuję to, nie? Rozmawiamy, po prostu rozmawiamy. No tak, bo przede wszystkim chodzi o to, żeby pacjent był dobrze zaopiekowany. A proszę nam powiedzieć, jak wygląda w takim razie pierwsza wizyta pielęgniarki w ramach leczenia w programie lekowym? Pierwsza wizyta. Pierwsza wizyta, myślę, że zarówno jest trudna i dla pacjenta, czasami dla osoby towarzyszącej choremu, jak również dla pani pielęgniarki, dlatego że czasami jest tak, że my po prostu z tym chorym się nie znamy, tak? Nie spotkaliśmy się wcześniej na oddziale, bo jest to chory, który przyjechał tam z innego rejonu Polski. W związku z tym, no, chory w ogóle, ta pierwsza wizyta, rozpoczęcie leczenia, to jest, no, to jest stres, tak? Znowu jest coś nowego, tak? Więc wiadomo, że to postrzeganie, ta percepcja jest też troszkę obniżona. No więc ja, to znaczy w ogóle chciałam powiedzieć tutaj, zapomniałam o tym powiedzieć, że będę się odnosić w czasie tej naszej rozmowy do mojego takiego doświadczenia z relacji z pacjentami, bo to dla mnie jest najcenniejsza wiedza, tak? Także ja na przykład na pierwszej wizycie staram się no, jakąś taką atmosferę stworzyć, żeby ten pacjent po pierwsze no, zmniejszył się u niego ten stres, lęk związany z pierwszą wizytą, tak? Też, ale to za zgodą chorego, jeżeli on chce, żeby na przykład która mu towarzyszy na tej wizycie, była też na tej wizycie u mnie, to dla mnie to nie jest żaden problem, tak? Ale to chory musi wyrazić chęć, że chce, że osoba towarzysząca była na tej wizycie też. I to No, jest proszę ważna Państwa, wskazówka, proszę Państwa, dla wszystkich. tak, Jeśli tak. chcemy, żeby towarzyszył nam ktoś bliski, przyjaciel, ktoś z rodziny, No, na to jest taka możliwość, trzeba tylko jest jeszcze taka możliwość, tak, tak. Tak. I może i dobrze, dlatego że słuchajcie, zawsze no, dwie osoby słuchają, a nie jedna, więc to też na zasadzie pewno w domu uzupełniania, ach ja jeszcze zapamiętałem to, że ta pani tak mówiła i tak dalej, nie?
A czy są No jeszcze i jakieś wskazówki, które by Pani mogła tutaj powiedzieć pacjentowi na tą pierwszą wizytę, o czym powinien pamiętać na no po przykład? pierwsze, Albo wie... ja chcę powiedzieć, że tak, no więcej wiary w drugiego człowieka, tak? No ja wiem, że ta służba zdrowia czasami nie cieszy się zbyt dobrą opinią, ale myślmy pozytywnie, tak? Więc i budujmy tą relację z tą pielęgniarką, tak jak ja, pielęgniarka, próbuję budować tą relację z pacjentem, bo to będzie procentować na przyszłość, tak? To jest raz. Po drugie, myślę sobie, że tak, idąc na taką wizytę, na przykład warto sobie na kartce tam te najbardziej nurtujące nas problemy, pytania zapisać, o co chcemy spytać, tak? Bo potem Państwo wychodzą i się okazuje, ojej, a zapomniałem spytać o to czy o tamto, nie? Czyli może warto sobie taką ściągę, powiem tu terminem uczniowskim, zrobić, o co chcę spytać, tak? Czyli mamy już dwie wskazówki. Raz, że możemy iść niekoniecznie sami i dwa, że warto Tak. mieć listę pytań, z którą przychodzimy i nie bać się tego, że i nie wstydzić się tego, tylko wręcz przeciwnie, tam na spokojnie w domu sobie taką listę pytań przygotować i z niej podczas spotkania korzystać, tak? No ja na tej wizycie też jak rozmawiam, też taką zgłębiam wiedzę na temat, jak u danego chorego to stwardnienie rozsiane przebiega, jak on sobie z tym radzi, jakie on role społeczne, bo to wszystko rzutuje na te codzienne funkcjonowanie, tak? Czy jest aktywny zawodowo, czy nie? Czy planuje zakładanie, no bo mówimy tu o chorobie w zasadzie ludzi młodych, na początku różnych takich ważnych decyzji życiowych, nie? Czy planuje zakładanie rodziny, czy nie? Czy planuje macierzyństwo, czy nie? Także to są tak te obszary, gdzie też próbuje się coś dowiedzieć, jak tu pacjent, jakie pacjent ma zapatrywanie w Potrzeby. tym, tak, i takie pomysły jakby na siebie, Pomysły na tak? życie, rozumiem. A czyli wiemy tak, że należy się przygotować sobie pytania, przyjść samemu, być w tym momencie także szczerym, prawda, i mówić o sobie. Czy jeszcze w jakiś sposób powinien się pacjent przygotować, coś ze sobą zabrać, Znaczy, dokumentację na przykład? ja akurat, tak jak mówię, w dużym mieście w Poznaniu, w ośrodku akademickim mamy, ten program jest realizowany, ale chcę powiedzieć, że czasami, zwłaszcza młodzi ludzie, aktywni zawodowo, zwłaszcza którzy pracują w korporacjach, mówię, ale tu o chorych na SM, nie? Myślą, że tą pierwszą wizytę załatwią w przerwie na lunch. Nie? Czyli szybko może się uda i tak dalej. No więc jeżeli pani pyta o sugestie z mojej strony, to ja nie mówię o późniejszych wizytach, tak? Następnych, ale ta pierwsza wizyta, słuchajcie, wydaje mi się, że ten jeden dzień urlopu czy tam jakiegoś wolnego trzeba na to poświęcić, tak? Żeby się nie spieszyć, żeby nie być w takim stresie, że tam za chwilę szef zadzwoni, czemu mnie nie ma za biurkiem, tylko gdzie ja jestem, prawda? Czyli naprawdę jakoś tak sobie ustawić i tą formę dojazdu i tą pracę i tak dalej, żeby jeszcze tego dodatkowego stresu nie było. Dobrze? Bo potem, no czasami jest kolejka i tak dalej. Oczywiście, czyli powtarzamy. Już mamy trzy rzeczy na liście. Czyli mamy tak, mamy to towarzystwo, czyli tą osobę bliską obok siebie, mamy tą listę pytań i mamy czas, czyli ten komfort taki, który nam daje to, że nie musimy szybciutko wracać do pracy, czyli jakby no, skupiamy się tak, żeby ta pierwsza wizyta była wizytą, która nie, podczas której nie musimy się śpieszyć, podczas której możemy się całkowicie poświęcić na tą rozmowę i zadać możliwie jak najwięcej pytań w spokoju Tak. Ale jeszcze dodam, już koncentracji. zakładamy, że ta pierwsza wizyta jednak kilka godzin tam nam pochłoni. Mówię kompleksowo i wizyta u lekarza, odbiór leku, bo to też w każdym ośrodku jest inaczej, i wizyta u pielęgniarki. No to może warto tą buteleczkę wody, może jakąś tam kanapkę jeszcze wziąć ze sobą. Dobrze, to też No ważne, to też tak. ważne. Tak. Dobrze, oczywiście, wszystkie sugestie. A teraz takie pytanie, bo podczas tej pierwszej wizyty tak naprawdę co się dzieje? Co pacjent, jakie, jakby, czego się pacjent dowiaduje, tak? Bo to rozumiem, że przyszło rozpoznanie, lekarz powiedział o tym, że mamy tutaj już jakby pewność, że to jest stwardnienie rozsiane.
Osoba, jeśli trafia do pielęgniarki, to rozumiem, że to jest ta osoba, która trafia do programu, prawda? Leczenia i w tym momencie co się dzieje, co pani mówi, jak to spotkanie przebiega? Tak jak powiedziałam na początku, staram się cokolwiek dowiedzieć o chorym, jak u niego ten SM przebiega, bo to też mi daje taki obraz tego pacjenta w tym okresie choroby. Tak? Po drugie, w zależności od tego, jakie leczenie jest zadedykowane pacjentowi, tak? Czy to jest leczenie doustne, czy to leczenie w formie iniekcji, no to w zależności, jak dany preparat wymaga, zaczynam edukować pacjenta, tak? W zakresie zasad przyjmowania leku, w zakresie zasad radzenia sobie z objawami niepożądanymi, tak? Czyli stricte na tym leczeniu. No i wokół tego leczenia jeszcze będąc, to też zwłaszcza tutaj myślę o lekach, które pacjent sobie podaje w formie zastrzyku, też takie zabezpieczenie, jeśli chodzi o odpady medyczne, bo pacjent wykonując iniekcje w warunkach domowych, no produkuje te odpady medyczne, tak? Także my w naszym ośrodku zabezpieczamy tego chorego w pudełka na odpady medyczne, które później pełne te pudełka chory przynosi. I nasz szpital ten odpad medyczny utylizuje, tak? Dbamy o Matkę Ziemię, nie tak dbamy o to, żeby strzykawki po lekach nie były gdzieś tam w osiedlowych śmietnikach. To jest jedno. Po drugie, proszę Państwa, Państwo odbieracie lek z apteki szpitalnej i przez ten miesiąc, czy przez ten trzy miesiące, w zależności na jaki okres lek jest wydany, jakby przejmujecie odpowiedzialność za prawidłowe przechowywanie tych leków w warunkach domowych, tak? Kolejna ważna rzecz. Wiadomo, no, że te leki jedne muszą być przechowywane w lodówce, drugie w ciemnym miejscu. No wiadomo, że zwłaszcza jak są małe dzieci w domu, żeby nie miały do tego dostępu, tak? Także tutaj tak. Za to Państwo jakby odpowiadacie, żeby ten lek był prawidłowo przechowywany, przygotowywany i tak dalej, i tak dalej. Tak? Także warto się. No i tu jeszcze tak nawiązując do leków, które są przechowywane w lodówce, pamiętajcie Państwo, że właściwie wszystkie preparaty, mówi się o tym, że zwłaszcza te, które są w iniekcji podawane, że pół godziny przed iniekcją należy wyjąć, żeby ten lek uzyskał temperaturę pokojową, wtedy jakby jest mniejsze ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Pani Tak? tutaj właśnie wspomina o tych działaniach niepożądanych, objawach ubocznych. To się wiąże z kolejnym jakby pytaniem, które chciałam Pani zadać, bo oprócz tych wizyt takich regularnych związanych z podaniem leku, kiedy właśnie pacjent powinien się zgłosić do pielęgniarki SM-owej? Znaczy, pielęgniarki w tych programach lekowych, tak zwane w cudzysłowie pielęgniarki SM-owe, głównie dedykowane są do obsługi tego programu lekowego, tak? Ale pamiętajmy, że stwardnienie rozsiane to nie tylko działanie uboczne leków, to również sytuacje, gdzie dołączają się inne problemy zdrowotne, na przykład narasta spastyczność albo jakieś elementy zaburzeń emocjonalnych, powiedzmy depresja, tak? Czy też jakieś infekcje układu moczowego. Dlatego, proszę Państwa, to może w tym momencie, znaczy mówię to swoje zdanie na ten temat. Pamiętajcie Państwo, że program lekowy to jest wycinek leczenia stwardnienia rozsianego, tak? Więc moim zdaniem każdy pacjent chorujący na stwardnienie, Pani Aniu, proszę mnie tu sprostować, jeśli się Pani nie zgadza z moim zdaniem, ale ja uważam, że każdy, mamy fakt choroby przewlekłej, w związku z tym każda osoba chorująca na stwardnienie rozsiane powinna mieć swojego neurologa w poradni neurologicznej, który będzie właśnie kompleksowo podchodził do tematu tej choroby, tak? Czyli rozumiem, że oprócz tego lekarza, który jest dedykowany tej osobie w danym ośrodku, tak, w szpitalu, w którym jest leczenie, bo wiadomo, że będąc w programie lekowym mamy lekarza, neurologa w szpitalu i mamy właśnie opiekę pielęgniarską, to oprócz tego jakby sugestia z Pani strony jest taka, żeby mieć gdzieś jeszcze w poradni
lekarza Bliżej neurologa, domu, w który. rejonie gdzieś tam, tak? Bo ja nie mówię, że trzeba chodzić prywatnie. No, starajmy się jednak odnaleźć w tych strukturach NFZ-owskich, gdzieś te poradnie neurologiczne są i mieć swojego neurologa. Bo na przykład o tych sytuacjach, których tu mówię, tak? Na przykład infekcja układu moczowego, czyli albo narastająca spastyka, czyli trzeba włączyć jakby leczenie objawowe, tak? I tutaj lekarz, który jakby zajmuje się państwem w programie lekowym, skupia się tylko na lekach, które są w tym programie lekowym realizowane. Natomiast tu potrzeba szerszego spojrzenia i dlatego uważam, że potrzebny państwu jest neurolog w poradni Jasne. neurologicznej, tak? Jasne. Natomiast jeżeli pacjent zadzwoni, że tam bierze powiedzmy jakiś lek do ósmej czy ten, w iniekcji i dzwoni do mnie i mówi, wie pani co, mam taką sprawę, chyba od 3 dni mam infekcję układu moczowego i tak dalej, no to ja jestem taką osobą, która podpowiada, sugeruje i tak dalej, gdzie pacjent ma dalej się udać, nie? Jeszcze jedną rzecz, bo tak żeśmy przemknęli przez to, że czasem są rzuty, są różnego rodzaju objawy, właśnie rzuty choroby. Jak są rzuty choroby, to jaka jest rola pielęgniarki wtedy SM-owej? Czy Znaczy, ja w ogóle co jeszcze może. zrobić, jak mam rzut, tak? To, a Tak, jest też program lekowy. znaczy chcę powiedzieć, że takie pytania mam zadawane. Dzwonią pacjenci do mnie, ale tak a propos dzwonienia, tak? Bo to jeszcze może nadmienię, przynajmniej jak ja robię, i nie mam tu żadnych obaw czy zahamowań. Mam przygotowane wizytówki, gdzie jest mój adres e-mailowy i mój telefon. Na numer komórkowy i słuchajcie Państwo, naprawdę nie mam sytuacji, gdzie jestem jakoś tam męczona tym. Naprawdę pacjenci selekcjonują i dzwonią, a z drugiej strony wydaje mi się, że to fakt, że dostają tą moją wizytówkę, to dla chorego jest też takie wsparcie, że w razie czego mogę zadzwonić. No i teraz nawiązując do Pani pytania, czyli pacjent w okresie rzutu. Tu chciałam powiedzieć po pierwsze, tak czasami pewne, no wiadomo, że się to wszystko zmienia, ale wyartykuję to, bo czasami mam wrażenie, że chorzy, którzy są w programach lekowych, podchodzą do tematu w ten sposób, że jak przyjmuje jakiś lek immunomodulacyjny, to rzutów nie będzie. Mimo że nikt tego z medyków głośno nie mówi, bo wcale tak nie jest, prawda? Więc ja na przykład na tych wizytach mówię o tym, że mimo że chory otrzymuje lek, może być taka sytuacja, że rzut występuje. I teraz staram się choremu zdefiniować, co to jest rzut Co to choroby, jest rzut? tak? Tak, żeby no, chory powinien wiedzieć, więc jeżeli Na co powyżej, zwracać uwagę, czemu się tak, przyglądać jeżeli i. pojawiają się nowe objawy, nie wiem, słabsza noga, zaburzenia oczne, jakieś wzrokowe, tak, czy jakieś zaburzenia czucia, i one utrzymują się dłużej niż 24 godziny, nie są poprzedzone jakąś infekcją, nie wiem, teraz ten COVID, no, COVID-em, grypą, czy tam inną infekcją. I te objawy nowe, neurologiczne, utrzymują się dłużej niż 24 godziny, to możemy domniemywać, że to jest rzut choroby, tak? No i zadała mi pani pytanie, jaka tu moja rola? No, na przykład pacjent dzwoni, co ma zrobić, tak? Bo nie jest z Poznania, na przykład chorzy mają taki dylemat, czy jechać do Poznania na ostry Czyli czy dyżur jechać tam, neurologiczny, gdzie jest normalnie pod czy w opieką? swoim miejscu zamieszkania. No, sugeruję swoje miejsce zamieszkania, bo rzut w SM-ie to jest nowa sytuacja, trzeba podać sterydy dożylnie, tak? No Ale to ale czasami. może wynika z obawy, prawda? I z takiego, Tak. czy dostanę, czy będę właściwie zaopiekowany w tym miejscu, czy to. Tak, nie wiem, no powiem to, co znowu swoje zdanie na ten temat, co ja mówię moim pacjentom. Ja uważam, że rzut w stwardnieniu rozsianym. Jeżeli no, powyżej 24 godzin utrzymują się te objawy, ja zawsze moim chorym mówię, że rzut w SM-ie to tak jak zawał w kardiologii, czyli trzeba jechać na ostry dyżur i chodzić tam po jakieś skierowania i tak dalej. Czyli na ostry dyżur Szybka trzeba jechać, bo reakcja. trzeba podać sterydy, tak? No i tu znowu powiem z doświadczenia, że często jest tak, że nawet jak ten pacjent daleko od Poznania mieszka, to jakoś tak jakieś takie zaufanie ma i jedzie do tego Poznania na ostry dyżur. Nie wiadomo, czy będzie miejsce, no ale jakąś tam pomoc od neurologa utrzymuje albo tam
za dzień czy dwa jest zapisane do przyjęcia. Generalnie trzeba się zgłosić na ostry dyżur neurologiczny, bo trzeba podać sterydy. I teraz jeszcze chciałam tu dodać, Pani Aniu, że taka uwaga dla chorych, którzy są na tych lekach immunomodulacyjnych, to podejście neurologów do faktu leczenia rzutu i leczenia immunomodulacyjnego też się na przestrzeni lat zmienia. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że na czas podawania sterydów, czyli tego solumedrolu, który tam w kroplówce jest podawany, nie przerywa się leczenia immunomodulacyjnego. W związku z tym, jeżeli by była taka sytuacja, że będziecie Państwo przyjęci do szpitala, bardzo proszę na czas, na ten okres hospitalizacji związany z rzutem, zabrać ze sobą leki, które Państwo bierzecie w ramach programu, bo jakby oddział nie jest w stanie Wam zapewnić tych, bo już ten lek jest zapłacony, bo jest pobrany z programu lekowego, tak? Chociaż kończąc, Pani Aniu, bo nie chciałabym tu wchodzić w kompetencje neurologa prowadzącego chorego w tym rzucie, tak? Ostateczna decyzja, czy przerywamy, czy nie, leczenie immunomodulacyjne na czas sterydoterapii, należy do lekarza prowadzącego. Należy do lekarza, oczywiście. Ale ważne jest to, że pacjent musi pamiętać o tym, że zasadniczo zalecenia teraz najnowsze mówią o tym, żeby nie przerywać programu lekowego, czyli jeśli jesteśmy w programie lekowym i mamy rzut, to leczenie nadal jest kontynuowane i w związku z tym warto zapewnić sobie lek i ze sobą go po prostu zwyczajnie wziąć w momencie, kiedy trafiamy na ostry dyżur, tak, na oddział neurologiczny z objawami rzutu. A proszę powiedzieć tak, bo mówimy tutaj o tych pacjentach, którzy się leczą, którzy są w programach lekowych, ale wiadomo, że też jest gro tych pacjentów, którzy w programach lekowych nie są objęci programami lekowymi. Czy pielęgniarka taka z oddziału właśnie neurologicznego posiada takie informacje na temat miejsc, nie wiem, instytucji świadczących pomoc osobom chorym na stwardnienie rozsiane w momencie, kiedy już ta choroba jest na przykład zaawansowana, kiedy pojawia się niepełnosprawność, kiedy pojawiają się problemy, jak tutaj, czy mogą... No tak, można powiedzieć, że my w oddziałach neurologicznych czy tam w tych poradniach najczęściej mamy do czynienia z pacjentami chorującymi na SM, którzy mają tą postać rzutowo-remisyjną, bo większość leków do tej postaci jest dedykowana. Natomiast pani tu pyta o pacjentów, którzy już dłużej chorują, którzy nie kwalifikują się na to leczenie w tej postaci takiej wtórnie postępującej, gdzie już są widoczne deficyty neurologiczne, gdzie widzimy, że pacjent w tym codziennym funkcjonowaniu potrzebuje wsparcia. No to w oddziale, jeżeli taki chory się znajdzie, to on z reguły, powiem tak, no celem zastosowania głównie leczenia objawowego w zakresie tam jakichś problemów zdrowotnych, nie? Czyli na przykład leczymy takie trudne infekcje układu moczowego, albo czasami stosujemy botox w leczeniu takim miejscowym, przeciwspastycznym, jeżeli jest duża spastyka kończyn dolnych. No i my wtedy jako pielęgniarki na oddziale z tym profilem pacjenta mamy do czynienia. No i oczywiście wśród pacjentów powiem tak, większość, tak jak, no nic się samo nie zrobi, proszę Państwa. W związku z tym, no jeżeli my myślimy o tym, że potrzebujemy jakiegoś wsparcia, no pielęgniarka tu na oddziale no, potrafi podpowiedzieć, że jest pracownik socjalny, jest pielęgniarka środowiskowa, można się starać o taką osobę jak asystent osoby niepełnosprawnej, czy starać się o jakiś turnus rehabilitacyjny ukierunkowany na rehabilitację chorych ze stwardnieniem rozsianym. No ale żeby ten fakt nastąpił, trzeba zacząć pisać te podania, no, działać w tym temacie, prawda? I tu nasza rola, podpowiadamy, motywujemy, żeby ten pacjent po prostu nie tylko myślał o tym, że tylko zaczął podjął działania, tak? No i tu głównie... Tak. Jeszcze jedno pytanie, bo tutaj tak Pani mówiła i to się przewija jakoś od początku naszej rozmowy, może moglibyśmy tutaj coś powiedzieć Państwu więcej, bo przewijają się tutaj podczas naszej rozmowy takie
elementy związane z tymi objawami zapalenia pęcherza moczowego. Czy to jest dość powszechne w przypadku zwadnienia rozsianego i jak ewentualnie temu można zapobiegać albo dbać w tym obszarze? Tak, te Co polecamy? dolegliwości ze strony zwieraczy, te zaburzenia w oddawaniu moczu często. Co mnie niepokoi, proszę Państwa, no jest taki schemat postępowania wśród chorych, że chory mówi tak: mam problem z moczem, ograniczę picie, problem będzie mniejszy. No i proszę Państwa, no tym, takim podejściem powodujemy to, że po prostu ta infekcja zamiast się zmniejszać, nam się nasila. Dlaczego? Dlatego, że prowadzimy do takiego zagęszczenia tego moczu i ta pożywka do tego patogenu, który się tam namnaża, jest po prostu Większa. idealna. Czasami to teraz taki trochę slogan oddziałowy powiem, ale no często używa się takiego sformułowania, że nerki należy płukać, nie? Czyli musimy No tak. dużo pić, żeby również rozrzedzać ten zalegający mocz. Bo no proszę Państwa, wiadomo, że w tej drugiej formie zaburzeń, o których tu mówię, cały problem bierze się z tego, że podczas mikcji nie chodzi do całkowitego opróżniania pęcherza. Zgadza I ten zalegający mocz jest taką pożywką do namnażania się tych bakterii, tak? Także no tutaj są pewne sposoby, żeby temu zaradzić. Na przykład, tak jak powiedziałam, jeśli chodzi o te przyjmowanie płynów, no jeżeli chcemy mieć spokojną moc, no to noc, to może tam o 19 już ograniczmy te płyny, ale do 19, dopóki jesteśmy aktywni tak w warunkach domowych, no to po prostu przyjmujmy te płyny i najlepiej, proszę Państwa, dedykować sobie 1,5-litrową butelkę wody i patrzeć, czy ta woda upływa, a nie z kubeczka, bo ten kubeczek cały czas jest tak do połowy pełen i tak nam się wydaje, że pijemy, pijemy, a my tak naprawdę nie pijemy, tak? Także tu z Oczywiście. mojej strony, jeśli mogę podpowiedzieć, to to. Jasne. A tak już jakby podsumowując, kończąc naszą rozmowę, to proszę mi powiedzieć, na co Pani zdaniem jako pielęgniarki SM-owej w sposób szczególny jeszcze pacjenci powinni zwracać uwagę, jakbyśmy chcieli tak teraz tą naszą rozmowę dotychczasową jakoś podsumować, no to pojawiły się te kilka takich kwestii, jak właśnie ta lista, towarzysząca osoba, zwracanie uwagi na działania niepożądane, potem to, żeby właśnie obserwować siebie i jak jest rzut, nie zwlekać, jechać. Może coś jeszcze, Mówić. może tutaj coś jeszcze, coś Tak, ważnego. ja bym jeszcze chciała coś powiedzieć od siebie. Mogę? Oczywiście, oczywiście. Proszę Państwa, po pierwsze tak, no, mamy fakt choroby przewlekłej, tak? Badania trwają, co chwilę mamy nowsze leki o większej skuteczności. Myślę, że doczekamy tego momentu, że ten lek na stwardnienie rozsiane będzie nam dany. Natomiast, jak już wydaje mi się, że bardzo ważne jest podejście Państwa do faktu choroby. I teraz powiem tak, znowu odnosząc się do mojej grupy pacjentów, tak? No, nie można, w mojej ocenie, tak? Przepraszam, ale tu mówię teraz swoje zdanie. No, fakt choroby przewlekłej mamy. W związku z tym, proszę Państwa, no nie można udawać, że tej choroby nie ma, dlatego że ja uważam o tym wszystkim, o tym leczeniu, o którym żeśmy tu rozmawiały i tak dalej. No fajnie, że jest to wsparcie medyczne i tak dalej, ale ja zawsze moich pacjentów mobilizuję do tego, żeby się zastanowić, co ja, osoba chora, mogę zrobić, żeby ta jakość życia z tym SM-em była dla mnie jak najlepsza. I tutaj chciałam zwrócić uwagę na pewne punkty. Po pierwsze, proszę Państwa, myślę sobie tak, jeśli chodzi o takie codzienne funkcjonowanie, tak? No, tendencja w tej chwili jest taka, że z tym SM-em mamy żyć normalnie, tak? Pamiętaj, no ale jest taka stygmatyzacja tym wózkiem siedzącym, tak? Że SM to słabe nogi i za chwilę będzie ten wózek. Natomiast warto na przykład tym osobom najbliższym uświadomić, że SM to nie tylko słabe nogi, nie? Ale to mogą być zaburzenia emocjonalne, to mogą być te infekcje układu moczowego, czy te objawy, zaburzenia czucia, te mrowienia, drętwienia, które nam towarzyszą w ciągu dnia. W związku z tym, no, my zdrowe osoby sobie uzurpujemy prawo do tak zwanych lepszych, gorszych dni, lepszych, gorszych godzin, tak? I państwo
Też macie do tego prawo, tak? Także czasami możecie mieć gorsze dni związane właśnie z tymi objawami niewidocznymi, które występują w stwardnieniu rozsianym. I to też warto, żeby pacjent o tym wiedział. Po drugie, chcę powiedzieć, proszę Państwa, absolutnie, bo to jest taki moment ważny, zwłaszcza po usłyszeniu diagnozy, nie porównujemy się do sąsiadki, która choruje na stwardnienie rozsiane, czy tam do kogo, jakiegoś wujka, czy tam do kogoś, tak? Każdy na SM choruje indywidualnie. I nikt, nawet najmądrzejsza głowa Państwu nie powie, jak u Państwa ten SM będzie przebiegał. No i znowu jeszcze chcę nawiązać do tego, że ja bardzo mobilizuję pacjentów moich do tego, żeby przyjęli taką aktywną postawę wobec tej choroby, nie tylko mówiąc o tych lekach, ale co oni mogą robić. Więc no to, że jakaś aktywność fizyczna powinna być systematyczna, to mieliście Państwo wykłady, prawda? Że odpowiednia dieta, też mieliście Państwo wykłady z panią dietetyczką. Warto troszkę zmodyfikować tą dietę, żeby te niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe jednak były obecne w tej naszej diecie, czyli żeby tą golonkę i schabowego zamienić na tą rybkę, to już tak w uproszczeniu mówiąc. Ale proszę Państwa, za takie zjawisko, które my osoby pracujące w programach lekowych widzimy, to tak no niestety z upływem lat przyjmowania leków, takie złamane słowo adherencja, czyli przyleganie pacjenta do leczenia, czy przestrzeganie zasad terapii. No i teraz się okazuje, że na przykład rozmawiam z chorym, a pacjent mówi, a tam jechałem na wakacje, to sobie zrobiłem przerwę, nie chciało mi się leku brać ze sobą. Albo, no po co mam brać ten lek? Przecież ja się dobrze czuję. No właśnie pan się, czy pani dobrze się czuje, bo przyjmuje pani lek, tak? Także, no, żebyśmy nie zabrnęli w ślepy zaułek. Jeszcze nie wchodzimy w rolę lekarza i nie wymyślamy, że już nam jest leczenie niepotrzebne. No tak, żeby odpowiadać na to leczenie, no to trzeba przestrzegać zasad terapii, tak? Także nie róbmy sobie jakichś tam wakacji, tak? Bo, no bo to może po prostu być zgubne. Jeszcze chciałam powiedzieć, proszę Państwa, będąc przy diecie, no muszę o tym powiedzieć, bo to też obserwuję wśród chorych. Proszę Państwa, suplementacja diety, tak? Oczywiście my wszyscy, zwłaszcza tu w Polsce, w tym od jesieni do wiosny powinniśmy tą witaminę D przyjmować, bo ona ma dobry wpływ na układ immunologiczny. Ale jak ja z moimi pacjentami rozmawiam, to tak, witamina D, wiesiołek, olej rekina, tran i coś tam jeszcze. Nie ironizuję, tylko proszę Państwa, chcę powiedzieć, że witaminy też można przedawkować, więc jeżeli suplementujecie Państwo w swoich gorszych okresach, czy zimą i tak dalej, witaminy, to proszę tam policzyć, ile tych jednostek tej witaminy A czy D Państwo przyjmujecie, tak? Bo tak jak powiedziałam, witaminy też można przydawkować. I jeszcze jedną rzecz Pani Aniu powiem o tym. Proszę Państwa, na przykład rozpoczęcie leczenia immunomodulacyjnego jest też jakąś formą rewolucji dla naszego organizmu, więc już z tym dawkowaniem sobie tych różnych zmian. Czyli jak zaczynamy leczenie, to nie zaczynamy jakiejś skrajnej diety i tak dalej, bo może to po prostu być skutek zupełnie odwrotny niż oczekujemy, tak? Zawsze myślmy o tym, co robimy. Oczywiście, czyli ja tutaj sobie tak próbowałam zapamiętać to, co pani mówiła, czyli podsumowując, ruch, dieta, odpowiednia suplementacja, ale odpowiednia i jakby w takim dobrym rozeznaniu i coś, co pani też dotknęła tego, że mamy prawo do lepszych, gorszych dni, że mamy prawo się gorzej czuć, a w związku z tym, co jeszcze, bo tutaj to może nie padło, ale to my z kolei wiemy i do tego namawiamy często pacjentów, pomoc psychologa, psychoterapeuty, prawda? Szukanie tak. wsparcia też w tych obszarach tak. jakby związanych z naszym samopoczuciem i tu wcześniej padała kwestia. Tak, nie obawiać się tego, prawda? Szukać, mimo że jest trudno w dzisiejszych czasach, ale nie poddawać się i szukać tego wsparcia, bo to też będzie nam łatwiej funkcjonować. Jeszcze mogę jedno zdanie, bo teraz jak tak pani mówiła o tych punktach, tak. proszę Państwa, no na pewno nie poruszyłyśmy tematu macierzyństwa.
I tu znowu z mojej perspektywy powiem tak. Proszę Państwa, no doczekaliśmy takich czasów, że to macierzyństwo u kobiet, powiedzmy, zdrowych jest odsuwane w czasie, tak? Nie rodzimy mając 19-21 lat, tylko bliżej 40. I, no a tu, jeśli chodzi o kobietę chorującą na stwardnienie rozsiane, mamy jeszcze fakt choroby. Natomiast moje pacjentki, jeżeli zaczynają o tym mówić, planować, myśleć o tym, to ja namawiam do tego macierzyństwa, dlatego że dlatego że po prostu SM nie jest przeciwwskazaniem do macierzyństwa i tak dalej. A w tej chwili neurolog tak potrafi chorego prowadzić, chorą prowadzić w tym okresie takim przed ciążą i w ciąży, że tak powiem, tych powikłań w postaci pogorszenia przebiegu SM-u raczej nie ma. Natomiast albo jesteśmy w stanie im zapobiegać, prawda? Tak, albo jesteśmy w stanie im zapobiegać i naprawdę, no oczywiście fakt ciąży to powinna być sytuacja w życiu taka zaplanowana, nie dzieło przypadku. Powinniście Panie być pod opieką neurologa i położnika. Jeszcze powiem, że no i w końcu to dziecko się rodzi i potem mamy okres połogu i okres połogu jest trudnym okresem dla każdej kobiety. Hormony nam tam szaleją, różne rzeczy się dzieją, czasami nastrój siada. No i w tym okresie może, ale nie musi, proszę pani, wystąpić rzut choroby, jeżeli kobieta choruje na stwardnienie. Może, ale nie musi. Więc to też nie ma reguły, że na pewno w połogu będzie rzut. Jeszcze powiem jedno, też podejście do neurologów, dzięki Bogu się zmieniło, że po porodzie można karmić. SM nie jest przeciwwskazaniem do karmienia piersi. To warto, oczywiście. A kończąc już naszą rozmowę, co możemy powiedzieć pacjentom chorym na stwardnienie rozsiane, żeby poza tym, że mają się nie bać swojej pielęgniarki, ale i mówić wszystko, czy coś jest tak, takiego. Bo ty, pamiętajcie, że pielęgniarka też człowiek, też ma prawo do gorszych i lepszych dni. Tak. Nie, myślę o tym, o takim pozytywnym jakimś zakończeniu, tak żeby tutaj nasi słuchacze, nasi pacjenci, którzy będą ten materiał oglądać i będą z niego czerpać jakąś wiedzę, też mieli takie poczucie, że dobrze jakiegoś takiego dobrego pozytywnej energii, tak? Bo mamy leki. Tych leków zresztą jest coraz więcej. Wiemy o tym, że w piątek, czyli 20 bodajże pierwszego, został ogłoszony program lekowy przez Ministerstwo Zdrowia, który radykalnie zmienił sytuację chorych na stwardnienie rozsiane, bo są nowe leki, trzy nowe leki. W pierwszej linii jest złagodzenie kryteriów przejścia do tak zwanej dotychczas drugiej linii, prawda? Pojawiły się całkiem nowe właśnie leki na tej liście, czyli wiele się zmienia, tak pozytywnie się zmienia. Tak, to znaczy z ramienia wieku teraz sobie pozwolę taką refleksją podzielić z Państwem. Ja muszę powiedzieć, że będąc młodą pielęgniarką, jak z chirurgii przeszłam na neurologię, to jak widziałam pacjenta z SM-em, to ja po prostu byłam załamana w sensie takim niemocą medycyny w stosunku do chorej. Lekarz neurolog, to już było to bardzo dawno, tak? Do dyspozycji miał enkorton w tabletkach i baklofen na spastyczność. W tej chwili, proszę Państwa, no brałam też udział w próbach klinicznych z ramienia tego, że w klinice pracuję, gdzie były, że tak powiem, testowane leki tam w trzeciej fazie testów różne, które teraz Państwo na przykład macie w programach lekowych. Ja się bardzo cieszę. W tej chwili pacjent 30 lat temu, a teraz to jest po prostu przepaść. Wtedy rzeczywiście to było widać, że pacjent jest, no jakby ten neurolog i ta pielęgniarka za dużo temu choremu nie mogła pomóc, tak? W tej chwili mamy taki asortyment leków, nie tylko tych immunomodulacyjnych, ale też leczenie rzutu się zmieniło. Leczenie objawowe, mamy cały asortyment różnych leków. Jesteśmy w ogóle diagnostyka stwardnienia rozsianego, tak? Od momentu, jak pojawił się rezonans. Także proszę Państwa, wydaje mi się, że jakość życia Państwa dziś, a kiedyś to jest naprawdę przepaść. Natomiast proszę Państwa, jak żyć?
No to każdy z tym pytaniem się boryka i to życie musimy na te swoje barki brać. Zwątpienie rozsiane nie powinno być jakimś takim czynnikiem, który będzie Państwa wyhamowywał w jakichś decyzjach, w jakichś pomysłach na siebie. Na tym kończymy, na tym, żeby żyć, żeby normalnie funkcjonować, nie rezygnować z niczego, z życia zawodowego, z życia rodzinnego, z pracy, kończymy. Bardzo serdecznie dziękujemy za tą rozmowę i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś panią będziemy gościć. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Ja Pozdrawiam. też bardzo dziękuję. Było mi niezmiernie miło móc uczestniczyć w tym spotkaniu i wszystkim Państwu życzę zdrowia i takiego pozytywnego myślenia. Będzie dobrze. Dziękuję. Dziękuję.